Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz, zgodził się wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał. Ażebym znał mój ogrom i wiedział, że pewnie go zbawia, oczyszcza i leczy. Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój. Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król. Wywyższony bądź, Boży Baranku, przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd. Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój, Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król. Wywyższony bądź, Boży Baranku, przed Twym tronem dziś najwyższy składam pozdrowienia dla Mariusza. Kochani, zachęcam do tego, żebyśmy wspólnie modlili się, żeby te mury naszej katedry wypełniły się modlitwą, a ta śpiewana w sposób szczególny Bogu jest miła, ale również myślę, że to będzie takim prezentem też dla biskupa seniora Edwarda Dajczaka, który tyle też miłości włożył, jeśli chodzi o młodzież. Szat już gotowa na początek. Wielką. Ciało daje swe, ciało daje swe. Krew przelewa za nas, krew przelewa za nas. I przekreśla, że i przekreśla, że Barankiem on jest żywy.
Jezu życie daje swe, a imię Jego brzmi Emanuel. Na krawędzi wieczności przy łamaniu chleba spotkajmy się. Na krawędzi wieczności, tam gdzie płynie Jego krew. Na krawędzi wieczności przy łamaniu chleba spotkajmy się. Wieczności, tam gdzie płynie Jego krew. Tysiące jest ołtarzy, tysiące jest ołtarzy, lecz tylko jeden on, lecz tylko jeden on. Owce swoje woła, owce swoje woła, ze świata czterech stron, ze świata czterech stron. U Ciebie także woła, u Ciebie także woła, byś Pan mu Jego sług. Byś Panu Jego znów nasycił się pokarmem, nasycił się pokarmem, co zmienia życia trud, co zmienia życia trud. Nie szukał studni pustych, nie szukał studni pustych, i przyjął dary te, i przyjął dary te, co dnia każdego ma Emanuel. Na krawędzi wieczności przy łamaniu spotkajmy się. Na krawędzi wieczności, tam gdzie płynie Jego krew. Na krawędzi wieczności, przy łamaniu chleba spotkajmy się. Na krawędzi wieczności, tam gdzie płynie Jego krew. Łamaniem chleba życia, życia, a nie teatrem jest, ofiarą przebłagalną, ofiarą przebłagalną, co śmierci znaczy kres, co śmierci znaczy kres, przybyciem oblubieńca, przybyciem oblubieńca, białego niczym śnieg, białego niczym śnieg, co żyje poza czasem, co żyje poza czasem, i mu wyznacza wiek, i mu wyznacza wiek. Choć tu nie kończy się, śpiewajmy razem Emanuel. Na krawędzi wieczności przy łamaniu chleba spotkajmy się. Na krawędzi wieczności, tam gdzie płynie Jego krew. Na krawędzi wieczności przy łamaniu chleba spotkajmy się. Na krawędzi wieczności, tam gdzie płynie Jego gotowe. Kielich w słońcu lśni, chleb na stole leży, chleb na stole leży. A gdzie jesteś ty? A gdzie jesteś ty? Bóg przez miłość wielką, Bóg przez miłość wielką, ciało daje swe, ciało daje swe. A krew przelewa za nas, krew przelewa za nas. I przekreśla grzech, i przekreśla grzech. Barankiem on jest żywy, co życie daje swe, co życie daje swe, a imię Jego brzmi Emanuel. Na krawędzi wieczności przy łamaniu chleba spotkajmy się. Na krawędzi wieczności, tam gdzie płynie Jego krew. Będzie wieczności przy łamaniu chleba spotkajmy się, spotkajmy się na
wieczności, tam gdzie płynie Jego krew. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ostatnich dniach opatrzność obdarowuje nas ważnymi i bardzo radosnymi wydarzeniami, które wystawiają nas na próbę w dobrym przeżywaniu czasu Wielkiego Postu. Ale wymowa tych wydarzeń jest tak głęboka i tak bezcenna dla naszej wspólnoty diecezjalnej, że trudno tutaj mówić o jakimś kompromisie. Wydobywamy z głębi serca radość dzisiaj, gromadząc się w naszej koszalińskiej katedrze, spowodowaną wdzięcznością za niemal 16-letnią posługę biskupią, biskupa Edwarda Dajczaka. Dzisiaj dzień jego imienin i to jest szczególna okazja, okoliczność, która nie pozwala nawet przy jego bardzo stanowczym proteście nie wykorzystać tego dnia, by nie tylko złożyć mu życzenia imieninowe, ofiarować modlitwę, ale także zgromadzić się we wspólnocie naszej diecezji i podziękować za ten czas jego posługi jako pasterza, biskupa diecezjalnego naszej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskupie Edwardzie, zwracamy się dzisiaj ku Tobie z wielką wdzięcznością i swoją obecnością na ołtarzu składamy dar poprzez wspólną modlitwę, dar Eucharystii. Ona jest nade wszystko dziękczynieniem. Wiele powodów do wdzięczności, wszystkie je chcemy jeszcze bardziej wypowiedzieć w sercu i w modlitwie, ale też nasza liczna obecność jest jakimś szczególnym, zewnętrznym znakiem tego, jak bardzo ta wdzięczność jest wielka. W tym, jak to sam biskup Edward powiedział, spisku imieninowo-dziękczynnym, niemałą rolę ma obecny z nami razem przyjaciel biskupa Edwarda, arcybiskup Grzegorz Ryś. Już teraz, będąc przy głosie, chcę mu z całego serca podziękować za to, że w ten spisek się włączył i że razem z nami, czyniąc mu niespodziankę swemu przyjacielowi, chce to dziękczynienie naszego Kościoła, naszej diecezji przeżyć. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Niech będzie w niej tyle zaangażowania, tyle energii, tyle ducha, ile biskup Edward nam ofiarowywał przez lata swojej posługi i obecności wśród nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z Duchem Twoim. Kochani, dziękuję, co mam powiedzieć. Dziękuję księdzu biskupowi Ordynariuszowi, dziękuję księdzu biskupowi Zbigniewowi, bo on jest głównym sprawcą tego spisku. A mój przyjaciel i arcybiskup łódzki, nie mam słów. Dzisiaj za nie mówiłem w zakrystii, jak go zobaczyłem, bo tak to utrzymali w tajemnicy, że ja naprawdę nic nie wiedziałem. Ksiądz biskup Zbigniew ciągle tylko powtarzał, mszę świętą umiesz odprawiać, masz przewodniczyć i to tyle. Tyle wiedziałem, moi kochani, wszystkim biskupom, kapłanom, dorosłym i bardzo szczególnie wam, młodzi przyjaciele. Przeszliśmy przez te lata naszym Kościołem w różnych wydarzeniach, ale zawsze mi się zapisywały te chwile, kiedy kolejne młode pokolenie przez te lata stawało w różnych momentach, czy to na czuwaniach adwentowych, wielkopostnych, a przede wszystkim u Matki Bożej, Matki Miłości Zranionej Naszej Nadziei w Skrzatuszu. Te piękne chwile i modlitwy zapisały mi się tak w sercu, że idę z nimi radością. Dzisiaj wszystkim wam dziękuję i tym, którzy są z nami na łączach. I tę mszę świętą jedynie mogę wam powiedzieć nią dziękuję, więc za was ją odprawiam.
za wszystkich. Wszystkich ogarniam tą miłością Jezusa, bo cóż moja znaczy, jest mała. Ale ta Jezusowa jest tak ogromna, tak scalająca nas, tak zbierająca nas pięknie. Więc niech On nas poprowadzi w towarzystwie tej, którą nam zostawił jako matkę, a ona w Skrzatuskiej Piecie pielgrzymuje w tej chwili po naszej diecezji, ale jest matką, która pokazuje nam Jezusa i mówi ciągle: patrzcie, tak, aż tak was pokochał mój Syn i wasz Zbawiciel. Więc wielbimy Go dzisiaj. A jeżeli On był łaskaw przez te lata również wykorzystać, w cudzysłowie, przepraszam, nigdy nie wykorzystuję złe słowo, był łaskaw przeze mnie również dokonywać jakichś dzieł, to Jemu chwała. Zawsze jak klaskaliśmy, pamiętacie młodzi, wszystkie brawa dla Jezusa, więc dzisiaj wszystkie dziękczynienia dla Jezusa. Stańmy teraz pokornie przed Panem i uznajmy naszą grzeszność, byśmy otworzyli serca na Boże Słowo i dar Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, was bracia i siostry, modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Obchodząc z radością doroczne przygotowanie do Wielkanocy, prosimy Cię, Boże, abyśmy coraz głębiej przeżywali misteria paschalne i radowali się pełnią ich owoców. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił,
i On też uleczy. On to nas pobił, On ranę przewiąże. Po 2 dniach przywróci nam życie, a 3. dnia nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z Tobą, Judo? Miłość Wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem Cię przez proroków. Słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Oto Słowo Boże. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, odbuduj mury Jeruzalem. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, dary i całopalenia. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Chwała Tobie, Słowo Boże, chwała Tobie, Słowo Boże, chwała Tobie, Słowo Boże, chwała Tobie, Słowo Boże. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Chwała Tobie, Słowo Boże, chwała Tobie, Słowo Boże, chwała Tobie, Słowo Boże, chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie.
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Chwała Tobie, Słowo Boże. 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 Chcę powiedzieć, że w tym spisku, o którym mówił najpierw biskup Zbigniew, a potem biskup Edward, najwyraźniej uczestniczy też Pan Jezus. Bo wczoraj wieczór wiedziałem, co mam mówić, a dzisiaj o godzinie 5:30 rano Pan Jezus otwarł mi dzisiejsze czytania zupełnie nowym kluczem. Ten klucz można by sprowadzić do takiego pytania: kim trzeba być, żeby opowiedzieć przypowieść o faryzeuszu i celniku, tak jak ją opowiedział Jezus? Kim trzeba być, żeby opowiedzieć taką przypowieść? Pierwsza odpowiedź, jaka się właściwie automatycznie nasuwa na myśl, jest taka: trzeba być prowokatorem. Ta przypowieść to jest jedna wielka prowokacja, tylko być może my już jej w ten sposób nie przeżywamy, bo myśmy tę przypowieść zdążyli przez 20 wieków chrześcijaństwa oswoić. Ale to jest jedna wielka prowokacja zestawiać ze sobą faryzeusza i celnika, z wyraźnym wskazaniem na tego drugiego. Faryzeusze to była rzeczywiście elita religijna narodu wybranego. To byli naprawdę ludzie nad sobą głęboko pracujący, wystrzegające się jakiegokolwiek kontaktu ze złem, radykalnie dbające o czystość, rozumianą na taki sposób, jaki to wtedy było właściwe. Absolutna większość z nich to byli ludzie
uczeni w Piśmie, znający Biblię, słuchający Pana, przestrzegający prawa, pilnujący tradycji religijnej, takimi ludźmi byli faryzeusze. Kim byli celnicy? Celnicy byli złodziejami i zdrajcami. Funkcją celników było pobieranie podatków od Żydów i wpłacanie tych podatków Rzymianom, którzy okupowali ziemię Izraela. Więc celnicy byli ludźmi, którzy wysługiwali się najeźdźcy, ale przy tym okradając swoich. Dlatego celnicy właściwie byli synonimem grzeszników i ludzi nieczystych. Celnik jako nieczysty, on właściwie nie ma prawa wejść do świątyni. Faryzeusz jako czysty ma prawo tam być, celnik nie. Ale jest. I Jezus daje nam go za wzór, a nie daje za wzór faryzeusza. To jest wielka prowokacja ze strony Jezusa. Takich prowokacji Jezus się dopuszczał wcale nierzadko. Myślę, że na przykład taką samą logiką rządzi się może najbardziej znana przypowieść Jezusowa o miłosiernym Samarytaninie. Samarytanin to było słowo obelga. Jak przeciwnicy Jezusa chcieli go obrazić, to go wyzywali od Samarytan. Właściwie nie da się nic gorszego powiedzieć o człowieku jak ty Samarytaninie. I w tej przypowieści Jezus czyni z niego wzór, przeciwstawiając go kapłanowi i lewicie. To tak, jakby wam Pan Jezus dzisiaj powiedział, jak chcecie szukać jakiegoś wzorca, to bardzo was proszę, nie patrzcie w tę stronę. To tu nikogo nie znajdziecie po tej stronie. No więc kim trzeba być, żeby takie rzeczy mówić? A jeszcze lepiej powiedzieć, kim trzeba być, żeby takie rzeczy robić? Do kogo poszedł w Jerychu? Do celnika. Kogo wezwał na apostoła i ewangelistę w Kafarnaum? Mateusza, celnika. Komu najpierw powiedział, że jest Mesjaszem? Samarytance. U kogo zobaczył wiarę w pośród 10 trędowatych? U Samarytanina. Więc kim trzeba być, żeby takie rzeczy mówić i robić? Myślę, że pierwsza odpowiedź jest taka, że trzeba być pasterzem. Pasterzem. Ale tak jak Jezus opisuje pasterza, mówiąc, że dobry pasterz to jest ten, który zna wszystkie owce po imieniu. Dobry pasterz to jest ktoś, kto nie liczy, nie przelicza owiec na tłumy. Owszem, to jest ten, który potrafi zostawić 99 porządnych owiec, właśnie takich, co poszczą dwa razy w tygodniu i płacą dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywają. On pójdzie poszukać tej jednej, która uciekła i gdzieś się zagubiła.
pójdzie za nią, ponieważ widzi w niej dobro. Pójdzie za nią, bo widzi w niej potencjał, widzi w niej godność, godność dziecka Bożego, obraz Boży. To jest pewnie pierwsza odpowiedź. Trzeba być naprawdę pasterzem, żeby w ten sposób myśleć, żeby mając obok siebie stojących faryzeusza i celnika, szukać dobra w tym drugim. Nie przyjmować jako oczywistej prawdy, że no to jest jasne, faryzeusz to jest ktoś pobożny, święty, czysty, zna Biblię. Tu nawet nie ma co patrzeć w tą drugą stronę. No właśnie trzeba. Jak jesteś pasterzem, to patrzysz w tę drugą stronę. Dalej, żeby takie rzeczy opowiadać i żeby takie rzeczy działać, myślę, że trzeba być prawdziwym ojcem. Trzeba być prawdziwym ojcem. Takim jak ten, który jest opisany w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale, który siedzi przy oknie w domu i ma wzrok bity w horyzont po to, żeby zobaczyć tego młodszego. Z młodszymi synami w Biblii zawsze jest kłopot. Nie? Starsi synowie są przyzwoici, młodsi zawsze rozrabiają. On ma przy sobie tego starszego i ciągle patrzy w ten horyzont, czy nie zobaczy tego młodszego. Kiedy go zobaczy, biegnie. Rzuca mu się na szyję. Każe przynieść pierścień, sandały i, jak jest w greckim tekście tej Ewangelii, pierwszą szatę. Nie najlepszą. Polskie tłumaczenie tu trochę nas myli. Nie daje mu najlepszej szaty, daje mu pierwszą szatę. Dla nas pierwsza szata to jest nasza szata chrzcielna. Kiedy mu daje pierwszą szatę, to pokazuje, że jest możliwy kompletnie nowy początek. Ten nowy początek jest opisany przez Ojca w słowach, bo ten syn mój był umarły, a znów ożył, a znów ożył. I tu się nam pokazuje trzecia odpowiedź na pytanie, kim trzeba być, żeby takie rzeczy mówić i czynić. Trzeba być człowiekiem nadziei paschalnej. Paschalnej. To znaczy być przekonanym co do Boga, że potrafi wyprowadzać życie ze śmierci. Że to nie jest tak, że Pan Bóg, kiedy nas nawraca, to robi z nami jakieś zabiegi kosmetyczne. Nie? Trochę mu trzeba pod okiem poprawić. Może trochę odchudzić ze 2 kilo. Nawrócenie to nie jest kosmetyka. Nawrócenie to jest zmartwychwstanie. I żeby, mając do wyboru faryzeusza i celnika, patrzeć na tego drugiego, to trzeba wierzyć w Boga, który ma moc wskrzeszać z martwych. Bo celnik jest trupem, ale Jezus widzi w nim tego, który powstaje z martwych. To jest to, co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, 6 rozdział Ozeasza. Po 2 dniach przywróci nam życie, a 3 dnia nas dźwignie
i żyć będziemy w Jego obecności. Myślę, że wiecie, to jest tekst, który ma w głowie święty Paweł, kiedy w pierwszym liście do Koryntian zapisuje kerygmat, mówiąc, że Jezus Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. Nie? Z jakim Pismem? No tu, z tym Pismem, z Ozeasza. Przywróci nam życie i trzeciego dnia nas dźwignie. Jest fascynujące, jak jest zapisana ta obietnica właśnie w liczbie mnogiej, że to nie chodzi o to, Pismo nie mówi, że Jezus Chrystus sam powstanie z martwych, tylko że my razem z Nim wszyscy wrócimy do życia. Taka jest obietnica, że Jego zmartwychwstanie jest Ewangelią dla nas. Ci, którzy mają w sobie tę wiarę, patrzą odważnie w stronę celnika. Kim trzeba być, żeby takie rzeczy mówić i czynić? Czwarta odpowiedź, myślę, jest taka, językiem bardziej dzisiejszego Kościoła niż wprost Pisma. No, trzeba być ewangelizatorem, a nie konserwatorem. Nigdy tu nie byłem. Ta katedra potrzebuje na pewno konserwatorów. Ale jak w niej nie ma ewangelizatorów, to w następnym pokoleniu będzie pusta. I będzie z niej bardzo piękne muzeum. Żeby patrzeć w stronę celnika, musisz mieć duszę ewangelizatora. Jak masz duszę tego, który chce koniecznie tylko zakonserwować to, co jest, nie? To nie masz w sobie nic z tego pasterza, nie masz w sobie nic z tego ojca i nie masz w sobie nic z człowieka, który ma w sobie nadzieję paschalną. Myślę, że gdyby pytać biskupów, nie, chyba nie tylko biskupów, może nawet lepiej byłoby pytać kogo innego. Kim jest biskup Edward? Wszyscy powiedzą ewangelizatorem. Ostatni raz postawię to pytanie. Kim trzeba być, żeby takie rzeczy mówić i robić? No, odpowiedź jest taka, że trzeba być biskupem Edwardem Dajczakiem. To prawda, wszystko to wyczytaliśmy z Ewangelii, ale Ewangelia potrzebuje też wcielenia. Ewangelia potrzebuje być zobaczona w człowieku. I ta Ewangelia właśnie o Jezusie ostatecznie, który jest jak pasterz, który jest jak ojciec, który ma w sobie nadzieję paschalną, który jest ewangelizatorem, który widzi dobro w celniku, który idzie ku celnikowi, idzie ku synu, ku zgubionej owcy, ku synowi marnotrawnemu, ku każdemu, kto wydaje się martwy w swoim grzechu. Nie? Ta Ewangelia o Jezusie jest wcielona w osobę biskupa Edwarda. Nie wiem jak wy, ja w każdym razie tej Ewangelii takiej właśnie uczyłem się od biskupa Edwarda. I chcę to publicznie tu powiedzieć, że się tego uczyłem od niego. Mam w sobie bardzo wiele wspomnień, ale jedno, które mi dzisiaj przyszło do głowy jako podsumowanie i które pokazuje taką właśnie duszę Jezusa Chrystusa i duszę pasterza Ojca. Takie wydarzenie, które to podsumowuje, to był Kongres Nowej Ewangelizacji w Skrzatuszu. I jak zwykle ostatniego dnia
pobłogosławiliśmy ewangelizatorów, którzy poszli do domów w okolicy. Wieczorem, jak wrócili, było podsumowanie tego dnia i jeden z nich powiedział tak, że był w takim domu na skraju lasu wokół Skrzatusza. Ojciec mieszkał tam w środku, ojciec z chorym dzieckiem. Dziecko niepełnosprawne na łóżku, nie podnoszące się z łóżka. I ten ewangelizator powiedział tak do nas, biskupa Edwarda, do mnie. Ja wiem, że tam jest Pan Jezus, ale ja bym bardzo chciał, żeby tam jeszcze dotarł mój Kościół. Biskup Edward wtedy wyjął notatnik i to była jedyna wypowiedź, którą zapisał z tych świadectw. Ja wiem, że tam jest Pan Jezus, ale ja bym bardzo chciał, żeby tam jeszcze dotarł mój Kościół. Edziu, bardzo Ci dziękuję. Módlmy się. W tym świętym czasie pojednania i łaski wznieśmy nasze pokorne modlitwy do Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Módlmy się za wszystkich biskupów, aby byli ojcami swoich kapłanów i cieszyli się ich synowską miłością. Módlmy się za biskupa Edwarda Dajczaka, aby dobry Bóg wynagrodził jego ofiarną służbę w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i obdarzył go swoim błogosławieństwem i łaską zdrowia. Módlmy się za powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego, aby z radością szli za Chrystusowym wezwaniem. Módlmy się za katechumenów, którzy na całym świecie przygotowują się do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, aby Chrystus oświecił ich światłem wiary. Panie, prosimy Ciebie. Kyrie,
Módlmy się za udręczony naród ukraiński, aby cieszył się upragnionym pokojem. Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Módlmy się za nas samych, abyśmy przez modlitwę i pokutę ożywiali w sobie łaskę Chrztu Świętego. Panie, prosimy Ciebie. Spraw, prosimy Cię, Boże, aby lud Twój całym sercem nawrócił się do Ciebie i z Twego miłosierdzia otrzymał wszystko, co Cię prosi. Przez Chrystusa Pana naszego. Usiądźmy. Pan i Twój Bóg, jedyny.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty udzielasz łaski, dzięki której z oczyszczoną duszą możemy uczestniczyć w Twojej ofierze. Spraw, abyśmy gorliwie się przygotowali na uroczysty obchód jej ustanowienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia jako ofiarę ku Twojej chwale, bo one poskramiają naszą pychę i otwierają serca na potrzeby biednych, spiesząc im z pomocą. Naśladujemy Twoją dobroć, dlatego łącząc się z chórami aniołów wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając. Święty, święty, święty jest Pan Bóg zastępów. Są niebiosa i ziemia, pełna Jego chwały. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił,
łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętymi Wojciechem i Maksymilianem Kolbe, ze świętymi naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują się za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Zbigniewa, biskupa Edwarda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. P-
Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Boże, który płacisz grzechy świata, Panu Boże, który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Panu Boże, który płacisz. Baranku, który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który płacisz grzechy świata, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i krew Chrystusa niech jeszcze na rzecz. Do Komunii Świętej będziemy przystępować w następującym porządku. Procesjonalnie będziemy podchodzić tutaj w nawie środkowej i w nawach bocznych, zarówno przed ołtarzem, jak i z tyłu kościoła.
podchodząc procesjonalnie, pamiętajmy, aby klęknąć przed osobą, która przyjmuje Najświętszy Sakrament. W ten sposób oddajemy cześć Chrystusowi ukrytemu w Komunii Świętej. I przyjmując Komunię Świętą na rękę, pamiętajmy, żeby ewentualnie z dłoni zebrać pozostające tam okruszki ciała Pańskiego i je także spożyć. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Będę Panu w każdej porze śpiewał pieśń wdzięczności. Zobaczcie, jak dobry jest Pan. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. W Panu cała chwała moja, cieszcie się pokorni. Wspólnie ze mną chwalcie Pana, sławcie imię Jego. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Kiedym tęsknię szukał Pana, raczył mnie wysłuchać i o wszelkiej trwogi mojej raczył mnie uwolnić. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Cieszcie się widokiem Jego, od was nie zawiedzie. Pan usłyszał głos biednego, wyrwał go z ucisku. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. 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 Tych, co Pana się lękają, Anioł Pański broni. By ich wyrwać z ręki wroga, szancem ich osłoni. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Więc skosztujcie i zobaczcie, jaki Pan jest dobry. Kto do Niego się uśmiechnie, ten błogosławiony. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Z czułym lękiem słuchajcie Pan.
Ty ludu Boży, bo nie zazna niedostatku, kto się boi Pana. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Wtedy znajdą się bogacze, będą łaknąć chleba. Ci zaś, co szukają Pana, obfitować będą. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. 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 Pan jest dobry, bo daje nam się radować swoją obecnością. Swoją obecnością przez kapłanów, ale też swoją obecnością przede wszystkim przez Jego Najświętsze Ciało. I teraz zapraszam was wszystkich do tego, byśmy Go uwielbili. Więc jeśli chcecie, to powstańcie i wspólnie zaśpiewamy Jezusowi, który jest Królem. Królem naszych serc, Królem naszych dłoni, Królem w naszych sercach i na naszych dłoniach, byśmy Mu wspólnie wyśpiewali, że On jest Królem. Znaki są bardzo proste, pewnie wszyscy je znają, ale gdyby ktoś nie znał, to dziewczyny pokażą, byśmy wspólnie uwielbili Boga. Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem, Królem jest Bóg. Jeszcze otwórzmy nasze serca. Jesteś Królem, jesteś Królem, jesteś Królem. Nasze dłonie, wstawaj przed obliczem Pana, wiedząc co. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, wstawaj przed obliczem Pana, wiedząc co. Kochani, zacznijcie sami teraz, zacznijcie i... Jesteś Królem, jesteś Królem. Kto jest tym Królem? Jeszcze głośniej. Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, wstawaj przed obliczem Pana, wiedząc co. Podnieśmy wszyscy nasze serca, i zaczynają, mężczyźni zaczynają. Jesteś Królem, jesteś Królem, jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg. I kobiety rozpoczynają. Jesteś Królem, jesteś Królem, jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg. Serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wiedząc co. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wiedząc co. A teraz a kapela, wszyscy podnieśmy. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawaj przed obliczem Pana, wiedząc go. Jeszcze głośniej.
Podnieśmy wszyscy nasze serca. Wszyscy jeszcze raz. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, wstawaj przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, wstawaj przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Tak trwając w uwielbieniu Boga, wyśpiewajmy Mu chwałę i uwielbienie Boga Najwyższego, który zniżył się do nas i chce w naszych sercach mieszkać. Teraz wspólnie wyśpiewajmy, że Go chwalimy, uwielbiamy i oddajemy Mu cześć. Największym dziełem Jezu, które nam dajesz, jest zbawienie. Zbawienie, które przyszło przez krzyż. To wielka tajemnica, ale też wielki dar. I teraz chcemy Ciebie, Jezu, uwielbić jako Zbawiciela. Jako Tego, który poruszasz góry, który poruszasz serca, który dajesz radość, który dajesz nadzieję, szczęście i zbawienie. Chcemy Ciebie, Jezu, Zbawicielu nasz, uwielbić w tym wszystkim, co nam dajesz. W tym wszystkim, co nam dajesz, byśmy byli szczęśliwi. Byśmy byli zbawieni, byśmy byli z Tobą.
Jesteśmy Twymi dziećmi, potrzebujemy Ciebie. Miłości, która trwa, dobroci nieskończonej, łaski i nadziei, na wybawienie. Zbawiciel! Zbawiciel, On porusza góry, On może wybawić mnie, może wybawić mnie. Na zawsze sprawca odkupienia, zmartwychwstał, pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć. Zbawiciel, On porusza góry. Zbawiciel, On porusza góry. On może wybawić mnie. Może wybawić mnie, na zawsze sprawca odkupienia. Zmartwychwstał, pokonał śmierć, Jezus pokonał śmierć. Całą moją wiarę, weź życie moje. Napełniamy nasze płuca i nasze serca tchnieniem Bożym i śpiewamy. Zbawiciel, On porusza góry, On może wybawić mnie, może wybawić mnie na zawsze. Sprawca odkupienia, zmartwychwstał, pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć. Głośno! Zbawiciel, On porusza góry, On może wybawić mnie, może wybawić mnie. Na zawsze sprawca odkupienia, zmartwychwstał, pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć. Chcę być światłem, aby poznał świat. Zbawiciel! Zbawiciel, On porusza góry, On może wybawić mnie, może wybawić mnie. Na zawsze sprawca odkupienia, zmartwychwstał, pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć. Ze wszystkich sił Zbawiciel, szarury, On może wybawić mnie, może wybawić mnie. Na zawsze sprawca odkupienia, zmartwychwstał, pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć.
Módlmy się. Miłosierny Boże, spraw, abyśmy z głęboką czcią zbliżali się do Najświętszego Sakramentu, którym nas nieustannie posilasz, i przyjmowali go zawsze z żywą wiarą przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Usiądźmy. Pierwszy pasterz naszej diecezji, kardynał nominat Ignacy Jerzy, powiedział kiedyś, że po Komunii Świętej teraz jest taki czas, w którym można coś dołączyć. Ksiądz biskup Edward teraz Kościoła nazywał młodzież, więc chcielibyśmy teraz w imieniu młodzieży złożyć krótkie podziękowanie i życzenia. Królestwo Niebieskie podobne jest do kupca, poszukiwacza pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Drogi księże biskupie Edwardzie, swoim życiem pokazałeś nam, że znalazłeś tę niezwykłą perłę, jaką jest miłość Boga. Mamy możliwość obserwować, jak pięknie dbasz o nią, stale rozwijając swoją relację z Ojcem. Niejednokrotnie dzieliłeś się z nami tym skarbem w wygłoszonych do nas homiliach czy podczas różnych wydarzeń. W ten sposób sprawiasz, że wielu z nas otwiera się na łaskę Stwórcy, a jej doświadczenie staje się bardziej dostępne. Dlatego dziękujemy za najpiękniejszy prezent, jaki mogliśmy otrzymać od Ciebie, księże biskupie, w czasie Twojej posługi – Ewangelię. Jesteśmy wdzięczni za każde poruszenie serca i cząstkę perły, którą nam przekazałeś, oraz za wyjaśnienie, jak posiąść swój własny skarb, a więc zbudować osobistą relację z naszym tatą, który będzie nam towarzyszył przez całe życie. Tym samym z okazji Twoich imienin życzymy siły, nadziei i odpoczynku. Chciałabym przekazać w imieniu Ruchu Światło Życie, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Skautów Europy, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Liturgicznej Służby Ołtarza, Skrzetuskiej Wspólnoty Biblijnej, Wspólnot Szenstadzkich, Diakonii Muzycznej Tyle Dobrego i całej młodzieży Kościoła Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Ogrom wdzięczności i pewną wiadomość. My Ciebie również, księże biskupie, bardzo kochamy. Ale już od razu? Drogi księże biskupie Zbigniewie, wczoraj obchodziłeś po raz pierwszy swoje imieniny jako biskup tej diecezji, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. My młodzi życzymy przede wszystkim odwagi i wiary podczas pełnienia swojej służby, ale także zachowania i pielęgnowania swojej prywatnej pustyni, by odpoczywać w Bogu i z Niego czerpać siłę. Nie byłoby młodych, gdyby nie rodziny naszej diecezji, które wychowują, a które wspieramy w wychowywaniu. Dlatego teraz przedstawiciele rodzin. Czcigodny księże biskupie Edwardzie, składamy Ci najserdeczniejsze podziękowania za pełną oddania, gorliwości, wytrwałości i pobożności posługę w naszej ukochanej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Panu Bogu, że postawił na naszej drodze tak dobrego i mądrego biskupa. Bóg zapłać za wszystkie odprawione msze święte, wygłoszone kazania, udzielone sakramenty. Dziękujemy za Twoją otwartość, uśmiech, dobre słowo i troskę o nasz koszalińsko-kołobrzeski Kościół. Dziękujemy za wzór miłości bliźniego oraz za każdą łaskę, którą dzięki Twojej posłudze otrzymaliśmy od Pana. Z całego serca pragniemy wyrazić gorące podziękowania za obecność księdza biskupa wśród nas przez te wszystkie lata.
przez które dokonał się duchowy rozwój naszej diecezji. Dziękujemy za ten szczególny czas wspólnej modlitwy i refleksji, czas rozważania i pogłębiania naszej wiary. Te wszystkie spotkania z Tobą, Ekscelencjo, zapewne głęboko zapisały się w pamięci wszystkich diecezjan. Czcigodny księże biskupie Edwardzie, w dniu imienin pragniemy złożyć na Twe czcigodne ręce najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg obdarza Cię, księże biskupie, błogosławieństwem, zdrowiem, przynosi siłę, radość i pokój spełnienia pasterskiej posługi. Niech umacnia księdza biskupa w głoszeniu i czynieniu miłosierdzia, które otwiera na Boga i Jego miłość. Niech nieustająca opieka Matki Najświętszej oraz jej wstawiennictwo będą drogowskazem w służbie Bogu i drugiego człowieka. Niech Duch Święty kieruje Ekscelencją jako strażnikiem prawdy i dobra Kościoła. Życzymy uśmiechu, pomyślności i ludzkiej życzliwości. Zapewniamy o naszej pamięci w sercach i modlitwie. Ale to jeszcze nie jest koniec, o czym chcielibyśmy Ci dzisiaj powiedzieć, księże biskupie Edwardzie. Chcemy Ci dzisiaj powiedzieć jeszcze, Ekscelencjo, nasz pasterzu, w imieniu wszystkich diecezjan, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, to te słowa, które Ty zawsze do nas kierowałeś przez te wszystkie lata, te przepiękne słowa: kochamy Cię, z całego serca kochamy Cię, kochamy. To piękne, biskupie, zawołanie, być w Chrystusie, uobecnia się też przez adorację Najświętszego Sakramentu Pana Jezusa, który jest z nami, więc teraz w imieniu wszystkich, którzy dzięki posłudze księdza biskupa tak bardzo rozkochali się w adoracji Najświętszego Sakramentu, przemówią przedstawiciele Domu Miłosierdzia, gdzie ten Pan Jezus jest adorowany przez całą dobę. Księże biskupie, dzisiaj w naszych sercach taka ogromna wdzięczność i takie właśnie takie słowa podziękowania dobremu, miłosiernemu Bogu za właśnie posługę i za życie księdza biskupa. Ksiądz biskup to doskonale wie, że, bo ksiądz biskup jest też z tym naszym domem od samego początku, że ten dom to są setki ludzi uratowanych, którzy nie mieli nadziei, którzy pewnie dawno już byliby, niektórzy z nich na cmentarzu. To jest nadzieja dawana. To są też wspólnoty braci i sióstr, gdzie jako właśnie ci, którzy chcą iść za Jezusem, możemy właśnie w tym miejscu też to realizować, też właśnie oddawać się Jezusowi i ubogim. Też ten Dom Miłosierdzia jest takim miejscem dotykania Jezusa właśnie w ubogich i w Najświętszym Sakramencie. I historia Kościoła nam bardzo dobrze pokazuje właśnie, że gdyby nie osoby, które odpowiedziały na Boże wezwanie, to wiele rzeczy by się nie zadziało. I dzisiaj chcemy też tak podziękować serdecznie i serca księdzu biskupowi za to zielone światło i za to błogosławieństwo, którym ksiądz biskup nas obdarzał, za to ryzyko też jakieś podjęte, za tą odwagę i słuchanie Ducha Świętego. Bo myślę, że wiele łaski Bożej i tego miłosierdzia by się nie wylało też na nas, na tych naszych mieszkańców, na tą diecezję, gdyby nie to zielone światło i nie to tak właśnie z ust księdza biskupa. Więc taka ogromna wdzięczność właśnie Panu Bogu. Też właśnie chcemy zapewnić o modlitwie. Pamiętamy i będziemy pamiętać o księdzu biskupie też właśnie w modlitwie, w naszych sercach.
Wielki Bóg zapłać. Dziękujemy. Być pasterzem diecezji to być pasterzem wszystkich, którzy ją tworzą, ale też w sposób szczególny kapłanów, ojcem dla kapłanów, więc teraz jako kapłani, nasi przedstawiciele, chcemy podziękować i siostry, dla których ksiądz biskup też był ojcem. Biskupie Edwardzie, to jest dla mnie po pierwsze wielki zaszczyt przemawiać w imieniu moich współbraci kapłanów, ale też powiem wielkie wyzwanie. Bo w takim momencie zawsze powstaje pytanie, za co ci dziękować przez te 16 lat twojej posługi z nami i pośród nas. Ja nawet sobie usiadłem za biurko, wziąłem kartkę papieru i mówię, przygotuję się, spiszę sobie te dzisiejsze podziękowanie, ale widzi ksiądz biskup, stoję bez żadnej kartki, ona po chwili trafiła do kosza z oczywistych względów, no bo jedna to byłoby za mało, nawet wiele kartek, ale o czymś zawsze bym zapomniał, coś bym pominął, więc sobie dałem spokój. Pomyślałem, są z nami tutaj młodzi ludzie, oni mają te tagi, hashtagi i tak pomyślałem, jaki hashtag należałoby podpiąć pod słowa biskup Edward Dajczak. To pierwszy tak, to wiadomo, to jest Krzatusz, to jest nasza matka miłości zranionej i naszej nadziei. Potem kolejny to pewnie nasz synod diecezjalny, potem 50-lecie diecezji. Potem te tysiące mszy świętych, które celebrowałeś z nami, tysiące homilii, które do nas skierowałeś, to są te dziesiątki księży, których wyświęciłeś i diakonów, to są te tysiące młodych ludzi, którzy przez twoje ręce przyjęli sakrament bierzmowania. To jest wreszcie ta świątynia. Pamiętasz, kiedy ją obejmowałeś w czasie twojego ingresu, jak wyglądała, a jak wygląda dzisiaj? Zmieniłeś jej całkowicie jej oblicze. Ale myślę, że takich tagów i hashtagów byłoby jeszcze wiele. Nie będę dalej próbował, bo skończylibyśmy kolacją, a nie obiadem. I nie muszę tego robić, dlatego że Pan Bóg dzisiaj o to zadbał. On sam podsumował te twoje prawie 16 lat. Bardzo piękne były słowa na końcu pierwszego czytania. Potem słowa, które powtarzaliśmy w czasie psalmu responsoryjnego. Miłości pragnę niekrwawej ofiary, księże biskupie. I za to ci dziękujemy. Za to, że przez te 16 lat pragnąłeś miłości, za to, że nam o niej mówiłeś, chciałeś, żebyśmy my, kapłani, oprócz tej bezkrwawej ofiary, którą składamy na wszystkich ołtarzach naszej diecezji, żebyśmy kochali. Żebyśmy kochali Pana Boga i każdego człowieka, którego On stawia na naszej kapłańskiej drodze. I co najważniejsze, dziękujemy ci za to, że nam tą miłość pokazywałeś swoim własnym życiem. I to są też nasze życzenia dla ciebie, żebyś teraz jako biskup senior tej miłości pragnął, tą miłość, o tej miłości nam mówił i tą miłość nam pokazywał swoim życiem. Bóg zapłać, księże biskupie, i szczęść Boże. Zanim przyjmiemy Boże błogosławieństwo, to przypomnę młodym, że wszystkich zapraszamy młodych na obiad do zespołu szkół numer 12. Gdyby ktoś nie wiedział, gdzie to jest, to zbieramy się pod katedrą, bo tam uczestnicy pierwszej w naszej diecezji Szkoły Liderów Młodzieży, którzy trwają w swoim spotkaniu weekendowym, mają przygotowany pewien program. Jak patrzymy po waszej prawej stronie na zewnątrz katedry, tam się gromadzimy zaraz po mszy świętej i wspólnie przejdziemy na posiłek. Tak jak mnie na dole w zakrystii przydusiło, jak zobaczyłem arcybiskupa Grzesia, mojego kochanego przyjaciela, tak trzymali to w tajemnicy, że ja nic nie wiedziałem. Jak go zobaczyłem, to za nie mówiłem. To teraz mniej więcej jestem w takim stanie po tym wszystkim. Najpierw bardzo dziękuję księdzu biskupowi diecezjalnemu Zbigniewowi, bo to w jego sercu
Mówiliśmy już to przy ingresie. Pan Bóg dał tak szczęśliwie, że nas połączył. Przez ten czas, prawie rok, z biskupem Zbigniewem, Krzysztofem siedzieliśmy i gadaliśmy, jakbyśmy byli od wieków i szukaliśmy kolejnych dróg. Biskup Paweł jest z nami, chcę wspomnieć wszystkich, bo miałem takie szczęście. Tu, w tym miejscu, gdzie siedzi arcybiskup Grzegorz, 9 lipca 2007 roku usiedział kardynał nominat Ignacy Jerzy. Tu stał stolik, byli ówcześni kurialiści i wszyscy, którzy wtedy powinni być. Rada konsultorów, podpisaliśmy dokumenty i stałem się biskupem koszalińsko-kołobrzeskim. I kiedy mi powiedziano, to ksiądz biskup udzieli pierwszego błogosławieństwa. Ja pamiętam ten dzień. Powiedziałem zaraz, po kolei. Podszedłem do niego, uklęknąłem i powiedziałem, proszę mi pobłogosławić na te lata. Stary, sędziwy biskup senior, pociekły mu łzy, mnie też. I tak się zaczęło. Z biskupem Czesławem, który tu przecierpiał swoje krótkie chwile, byłem przez lata jako odpowiedzialny za duszpasterstwo charytatywne, tak to się wtedy nazywało w diecezji gorzowskiej. On odpowiadał za wszystko w Polsce, więc mieliśmy chwilę wielu, wielu spotkań. To jest niezwykłe. Z biskupami, którzy tu byli, i Marianem, i biskupem kardynałem, obecnym kardynałem Kazimierzem, spotykałem się wielokrotnie w różnych miejscach. Biskup Tadeusz Werno, świętej pamięci, szedł ze mną przez te lata. Uczył mi wiele od początku, kiedy tu przyszedłem. Biskup Paweł. Teraz dołączyłem do tych seniorów. Tak parami tutaj jesteśmy. Biskup Tadeusz odszedł, to ja się zgłosiłem na to, żeby dwóch było jednak. Żeby ten sam senior nie musiał zostać. Moi kochani, kochani wszyscy tu goście, kochani diecezjanie. Powiedziałem na ingresie słowa świętej pamięci rektora Wojtka, który w tym sensie, że on nie powtarzał często. Miłość nie umiera na śmierć. Tak to powtarzał, skończył tak szybko, pewnie dzisiaj tu z nami bez wątpienia jest. Wtedy powiedziałem na emeryturę, tym bardziej nie umiera. Oczywiście to już zostanie na zawsze. Ja nie czuję się inaczej, ale powiem tak. Zdradzę taki pierwszy dzień seniora. Bardzo ciekawy. Jakby ktoś się bał pójść na emeryturę, proszę się nie bać. Było to tak. Już wydzwonili wszyscy, którzy mieli wydzwonić, z Polski, znajomi, wszyscy, już się zrobiło cicho. Biskup Zbigniew już urzędował w kurii biskupiej, bo tam było jego miejsce. A ja siedziałem sobie rano i czytałem. I nagle patrzę, nie patrzę, bo słyszę dzwon, 12:00. Mówię, Boże, pierwszy dzień, przez pół dnia żadnego telefonu, z żadnej parafii, nikt nic nie chce ode mnie. Nikt nie mówi, że coś trzeba załatwić. Tam się nic nie zawaliło. Jak się zawaliło, to jest po drugiej stronie ulicy w kurii sygnał, a nie u mnie. I mówię, Boże, co za piękny czas. I to był mój pierwszy dzień taki doświadczenia. Moi kochani, tak, już nie będę dzisiaj krzyczał, senior musi być dostojny. Bardzo was kocham i tak już zostanie na zawsze. Zawsze, tak będzie. Nie inaczej. Nie inaczej. Żeby nie zostało coś, to muszę powiedzieć, że bez większego trudu pokochałem biskupa diecezjalnego i dalej mogę powiedzieć wszystkich, bez wyjątku. Szybko ta lekcja została przerobiona, za co mu bardzo dziękuję. Ma swój udział w tym. Bardzo dziękuję. I jeszcze wszystkim dziękuję, bo już nic nie mogę. Natomiast Grzesiu, no, ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. No nie mam pojęcia. Wszystkie brawa dla Jezusa. To pokleszmy Jezusom. Młodzi, tak jak robiliśmy. Wszystkie brawa dla Jezusa.
Wszystkie brawa dla Jezusa. Wszystkie brawa dla Jezusa. Wszystkie brawa dla Jezusa. O! A teraz zachowujemy ręce do czynów miłości. Tak się kończyły nasze spotkania, więc niech tak będzie, teraz was pobłogosławię. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Panie Boże, dziękujemy Ci za naszą Kołobrzeski Kościół. W nim Ciebie wyznajemy i uwielbiamy. Daj żywą wiarę i miłość mojej rodzinie, naszej parafii, całej diecezji. Zjednocz wszystkich na modlitwie i przy eucharystycznym stole. Powołuj i umacniaj głoszących Ewangelię. Spójrz miłosiernie na chorych, bezrobotnych i zagubionych duchowo. Maryjo nasza Skrzatuska Pani, święci Wojciechu i Maksymilianie, módlcie się za nami. Amen. Święty Michale Archaniele, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus.
krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie.